Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Rzymianin22 i zapraszam Was na taki kolejny specjalny film. Jakiś czas temu mogliście zobaczyć, jak przedstawiają się moje ustawienia w grze OMSI 2, tak konkretnie mówiąc. Natomiast dziś chciałbym Wam przekazać wiadomości dotyczące, jak tutaj wpływa dysk SSD na grę OMSI 2, no i także na zwykłą taką pracę naszego komputera, bo to też jest ważna kwestia. No więc może tak, w filmie, którym pokazywałem Wam ustawienia w grze OMSI 2, tam mówiłem Wam, gdzie znajdziecie właśnie informacje o mojej konfiguracji mojego komputera, czyli tutaj zakładka informacje na moim kanale i tutaj znajdziecie całą konfigurację, zaczynając od tego miejsca. No i dochodzimy tutaj do dysku twardego. Dysk o takiej nazwie SSD Crucial MX100 256 GB, SATA 3 6 GB na sekundę. Jest to dysk bardzo przystępny cenowo i także wydajnościowo. To jest właśnie taki dobry wyznacznik, dobra wydajność przy dobrej cenie. Także został tutaj bardzo dobry balans, powiedzmy, zachowany. No i jeżeli chodzi o taką pracę systemową, no to jest po prostu to, jakby to ująć, przesiadka z malucha do Mercedesa. Po prostu komputer uruchamia się w mgnieniu oka, momentalnie zaraz po włączeniu wszystko jest załadowane, nie ma żadnych jakichś tam spowolnień, programy różne, przeglądarka uruchamia się od razu, no jest naprawdę rewelacja. I może jeżeli chodzi właśnie o tą przeglądarkę, to i właściwie pracę komputera, to tyle. Nim przejdę do samej gry OMSI, chciałbym wspomnieć o grze World of Tanks. Tutaj, no bo to też tą grę pokazuję na swoim kanale, poruszę tylko jeden temat. W momencie, kiedy wchodzimy do bitwy, jesteśmy prawie że momentalnie ładowani na mapę i pierwszy napis, jaki zobaczymy, to trwa oczekiwanie na graczy. No i chwilę ten napis widnieje na naszych oczach, następnie dopiero bitwa rozpocznie się za i jest odliczanie do startu bitwy. Także no, te mapy ładują się znacznie szybciej i też przy mojej konfiguracji na zwykłym dysku talerzowym było coś takiego, że w momencie, kiedy na ekranie działo się dużo, jakieś wybuchy, zniszczenie wrogich pojazdów, to zauważałem lekkie właśnie takie przecięcia gry. W momencie, kiedy przesiadki na dysk SSD, tego już nie ma. Także to też jest warte uwagi. No i przechodzimy do samej gry OMSI. Jak tutaj się kwestia wygląda i przedstawia. Na jednej partycji oczywiście jest zainstalowany system, na drugiej partycji jest gra OMSI 2. Tylko i wyłącznie sprawdzałem ten dysk na OMSI 2. Wiadomo, jest to tylko 256 GB. Innego dysku obecnie nie posiadam na dane. Także mogłem sobie pozwolić tylko na OMSI 2 i właśnie zdecydowałem, że to właśnie ta część będzie. No i jak to się przedstawia? Przypominam, że właśnie wszystkie ustawienia mogliście zobaczyć kilka filmów wcześniej, jak to przedstawia się, jeżeli chodzi o ustawienia w grze, ale sama gra. No przede wszystkim w momencie, kiedy włączamy jakąkolwiek mapę, znacznie szybciej jest to ładowane, ponieważ odczyt danych z dysku jest znacznie szybszy. No i to jest też duży plus, zwłaszcza kiedy ja mam zaznaczoną opcję załaduj wszystkie segmenty mapy od razu. Także no to jest ważna uwaga. Natomiast jeżeli ktoś zastanawia się i myśli, że wymiana dysku talerzowego na dysk SSD zwiększy nam liczbę FPS-ów,
to jest, powiedziałbym, w błędzie. Tak naprawdę, sprawdzając te różnice między zwykłym dyskiem a dyskiem SSD, zauważyłem, powiedzmy, na takim najgorszym możliwym miejscu, mapa Wrocław, skrzyżowanie FAT, wzrost o 0,5 do 1 FPS na tym właśnie skrzyżowaniu. Także na to absolutnie nie liczcie. Natomiast zapewne pamiętacie, wiecie, że narzekałem na płynność gry właśnie po wydaniu OMSI 2. No i tutaj kwestia zmienia się diametralnie, bowiem podczas przejażdżki po mapie już tych przycięć, takich mocnych przycięć, nie zauważam. Tak jak wspomniałem wcześniej, odczyt danych jest znacznie szybszy i to pozytywnie wpływa właśnie na płynność gry. Na płynność gry, ale nie wzrost FPS-ów. Także tutaj miejcie to na uwadze. To jest właśnie taki pozytywny aspekt, jeżeli ktoś by się zastanawiał nad kupnem dysku SSD i instalacją właśnie OMSI na tymże dysku. A kolejną też bardzo ważną kwestią jest, którą też, o której warto wspomnieć, jest kwestia w momencie postawienia sobie jakiegoś pojazdu w centrum mapy, w centrum miasta i powiedzmy skierowania widoku na, powiedzmy, jakiś tam przycisk konkretny na pulpicie, a za chwileczkę przejście do kamery zewnętrznej i w zupełnie innym kierunku, zapewne uświadczacie białych tekstur, czy to jezdnia, jakieś krzewy, budynki, drzewa, wszystko ma białe tekstury i to jest doczytywane. Za chwileczkę pojawiają się już właśnie konkretne tekstury na swoich miejscach. To właśnie jest taki problem, że chwilę to trwa, zanim te wszystkie malutkie obiekty, jakieś tam tabliczki na znakach, wszystkie te rzeczy, zanim się w pełni załadują, to na zwykłym dysku to trwa chwileczkę. Natomiast na dysku SSD również nie jest to natychmiastowo załadowane, ale ja odczułem tą różnicę, że jednak te wszystkie tekstury ładowane są znacznie szybciej. Znów odnoszę się do kwestii szybszego odczytu danych z dysku. I mimo że to nie jest ten dysk jakiś szybki, mega szybki demon prędkości, to jednak różnica między zwykłym dyskiem a tym dyskiem bardzo popularnym jest już zauważalna. No aż tutaj strach pomyśleć, co by było, gdyby naprawdę kupić mega wydajny dysk o naprawdę super parametrach. No nie wiem, co by się wtedy działo, ale no na pewno byłoby lepiej, aniżeli gorzej. Także no tak przedstawiają się moje wrażenia, jeżeli chodzi o tutaj moją styczność z dyskiem SSD Crucial MX100. Ten dysk ja ze swojej strony bardzo Wam polecam, naprawdę bardzo fajny dysk w przystępnej cenie. Ja bodajże kupowałem go za 389 zł, ale tutaj nie jestem do końca pewien. Nie wiem, nie sprawdzałem, jak ta kwestia wygląda obecnie, ale jeżeli coś znajdziecie poniżej 400 zł, właśnie ten dysk, to jak najbardziej uważam, że jest to zakup opłacalny. I to chyba tyle, jeżeli chodzi właśnie o takie moje wrażenia. Zapraszam Was oczywiście do komentowania tego, co tutaj, tych informacji, które Wam przekazałem. Być może są właśnie osoby wśród Was, które również mają OMSI 2 na dysku SSD, także prosiłbym takie osoby również o przedstawienie no, swoich tutaj doświadczeń właśnie związanych z grą w OMSI 2 z dysku SSD. Także to tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!